Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dominika Szczawińska i ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Kłaniam się nisko i padam do nóg. Na początku podkreślę, że trochę czuję się w tej rozmowie, którą na dziś mamy zaplanowaną, nie najlepiej, bo chcąc mówić o praktykach postnych, boję się, że łatwo wpaść w jakąś taką kazuistykę i w takie generowanie różnych pobożnych zachęt. Nie, żebym się obawiała, że ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk jest tego typu kaznodzieją, ale umówmy się od razu na początku, że kiedy siadamy tutaj do tego mikrofonu, przynajmniej ja, nie mam absolutnie jakiejkolwiek nawet nadziei na to, że można komuś podpowiedzieć, jak ma przeżyć post. To może nie mówmy o postach jako o praktykach, tylko o poście jako o postawie. To wtedy nam się może uprości. Post jako postawa. No bo jak mówimy o praktyce postnej, to mówimy o tym, czego nie jeść, tak? Znaczy, no, upraszczając bardzo i trywializując, no to pytanie pada, czego nie jeść, co jeść i kiedy i tak dalej, i tak dalej. To znaczy my bardzo często, jak mówimy o poście, to zjeżdżamy na jakieś technikalia, a istotniejsza jest zdecydowanie postawa. No bo jeżeli spojrzymy sobie i do jeszcze Starego Testamentu, a już potem bardzo mocno do Jezusa, no to mamy wskazania, które mówią, że nie jest istotne to, co jest na zewnątrz postu, tylko pewne nastawienie człowieka. I teraz my możemy te nastawienia różnie regulować, to znaczy ten duch postny może być i równie motywowany, i równie zagospodarowywany, bo on może być pokutny tak jak w Wielkim Poście. A pokutny oznacza, mamy świadomość naszej grzeszności, wiemy, że fajnie by było w sobie zwłaszcza przezwyciężać skutki grzechu i jeszcze się wzmacniać do tego, żeby ich nie popełniać. No i tu mamy otwarcie na potem post jako pewną praktykę ascetyczną, tak? Czyli ja chcę pościć, bo chcę sobie po pierwsze uświadomić, że jestem grzesznikiem i że moje grzechy robią niefajne rzeczy. W związku z tym post mi ma przypominać, ogarnij się, nie grzesz. No dobrze, to ja muszę tutaj wejść w zdanie i zapytać, czy w takim razie my wierzymy, że sprawianie sobie jakiejś przykrości, wybieranie jakiejś trudniejszej drogi, bardziej obciążających nas rozwiązań, czy to tych właśnie spożywczych, o których powiedziałeś, czy różnych innych, bardziej wysublimowanych spraw, bo można pościć od, nie wiem, mediów społecznościowych, można pościć od no, dobrych rzeczy, tak? To znaczy, nie oglądam filmów głębokich, ciekawych i wspaniałych, ale nie oglądam, bo chcę stworzyć jakąś przestrzeń. No, że w każdym razie, utrudnianie sobie życia spowoduje, że co, że my nabierzemy jakieś tężyzny duchowe i my się odwrócimy od czegoś złego, zbliżymy się do Pana Boga. Tak to działa? No to jest trochę trening jednak, nie? To znaczy asceza ma bardzo dużo wspólnego z treningiem rozumianym zupełnie współcześnie. Mm. Czyli z powtarzaniem pewnych czynności w celu wypracowania pewnej umiejętności. Jeżeli chodzi na przykład o powstrzymywanie się od czegoś, no to my trenujemy na jedzeniu po to tak naprawdę, żeby ta wola, którą trenujemy przy okazji, umiała się powstrzymać od grzechu. Nie? Czyli robimy coś, co jest w sumie bez większego znaczenia, bo to może być naprawdę tak drobne wyrzeczenie, że ono nam nawet nie za bardzo doskwiera, ale jest wymagające w momencie podejmowania, czyli wymaga pewnego wysiłku woli. No to my wiemy, że neurobiologicznie to nam powoduje wzmocnienie pewnych dróg nerwowych i my wiemy, że to potem będzie działać także do innych sytuacji. Czyli kasujemy masochizm, który tutaj próbowałam jakoś tak przywołać, że decyzja na post może się wydawać masochistyczna, może się wydawać czymś, co jest po prostu sposobem na uprzykrzenie sobie życia, trochę za karę, tak? Trochę dlatego, że namierzyliśmy, że w pewnych aspektach życia nie domagamy, robimy coś źle, no to się troszeczkę ukażemy i idziemy w kierunku treningu. No to jest zdecydowanie pozytywne, to znaczy asceza chrześcijańska nie ma wymiaru kary. Jeżeli zjeżdżała czasami historycznie w takie rzeczy, to było rzeczywiście karanie się za grzech. Czyli takie pokutowanie na zasadzie dokładam sobie, żeby ta kara mnie otrzeźwiła. W tym szaleństwie też była pewna metoda, ale jednak dzisiaj powiemy, że to było bardziej szaleństwo. I raczej post jest treningowy. I jak
poczytamy Ojców w Pustyni na przykład i tam innych klasyków duchowości, to zobaczymy, że tak to było postrzegane. To znaczy, ja muszę być wytrenowany, w związku z tym paradoksalnie stwarzam sobie pokusy, które są niegroźne. Mhm. No, no bo jeżeli my nie, postawimy sobie cukierek na środku stołu, Michałka. W moim przypadku to musi być Michałek, bo inne nie działa. Jeżeli postawię sobie Michałka na środku stołu, nie? I będę przez cały dzień go omijał, to znaczy za każdym razem, jak na niego spojrzę, to będę musiał się lekko wysilić, żeby go nie zjeść. Mm-hmm. To co, jutro będziesz silniejszy w związku z tym, tak? To, tak, i my to wiemy, że tak, znaczy w starożytności wiedziano, że tak, mm-hmm. że to działa, tylko nie wiedziano dlaczego. My dzisiaj już nawet wiemy, dlaczego to tak działa. Mm. Dobrze, tylko że wiesz co, to ten, ta metafora taka, że nie metafora, to pokazanie, że to jest takie trochę lifestyle'owe, fitnessowe, tak, że tu chodzi o wyćwiczenie się. To jest, myślę, bardzo zrozumiałe. Myślę, że większy problem mamy jednak z rozprawieniem się z tym, że post to jest rodzaj samookaleczenia wręcz, aż tak mocno powiem, tak? Tak, że mamy sobie zrobić krzywdę. Trochę, żeby się ukarać, tak? Żeby odpokutować, a trochę, i tu potrzebuję takiego teologicznego światła, trochę, żeby spodobać się Panu Bogu z tym cierpieniem, które bierzemy na siebie, trochę, żeby się do Niego upodobnić może, bo przecież przeżywając Wielki Post myślimy o męce Jezusa Chrystusa. Chyba nie tak to powinno działać, chyba tu jest coś nie do końca poukładane w tym, co próbuję powiedzieć, i chciałam, żebyśmy z tym zrobili porządek. Nie, to znaczy post zdecydowanie nie ma na celu zadawania cierpienia. Mhm. No ale wiesz, że tak to tak często jest pojmowane, odbierane, prawda? Że to jest właśnie ta asceza, czyli ból i cierpienie, na które sami się decydujemy, bo chcemy się na przykład zbliżyć do Boga. No, to jest raczej inaczej. To znaczy, jeżeli my mówimy sobie tak, chcę się zbliżyć do Boga, a zbliżam się wolą, bo kochanie jest z woli, no to muszę popracować nad moją wolą. W związku z tym to będzie trochę kosztowne. A jak to jest kosztowne, to jest podobne do tego, co zrobił Pan Jezus. W związku z tym ja to mogę poprzeżywać także w łączności z krzyżem Chrystusa. No to mamy zdrową sekwencję. Mhm. Nie? Gdzie my wychodzimy od pragnienia zjednoczenia, w związku z tym z pragnienia większego otwarcia na Boga, w związku z tym ćwiczeń, które sprzyjają temu otwarciu, a jako, że te ćwiczenia jako skutek uboczny pociągają za sobą pewien rodzaj nieprzyjemności, czy nawet, nie, jak możemy powiedzieć, cierpienia jakiegoś rodzaju, no to cierpienie przeżywam w łączności z krzyżem Chrystusa, no bo ono już jest. Mm-hmm. No tak, tylko boję się, że to niestety tak w naszej świadomości nie funkcjonuje ładnie, jak to powiedziałeś. Bardziej jest to, i to zaczyna chyba budować fałszywy obraz Pana Boga, a mianowicie, że no to ja sobie odmówię, będzie mi ciężko, będę się katował, nie wiem, wstawał w środku nocy, się modlił, albo nie jadł niczego, albo coś tam jeszcze, i w ten sposób się Panu Bogu będę bardziej podobać. No to nie jest tak, bo my nie możemy się bardziej Bogu podobać. To znaczy, on sobie w nas upodobał. To znaczy, to nie jest kwestia zarobienia na coś, nie? To tu jest kwestia tego, ile my jesteśmy w stanie w siebie przyjąć. I praca nad postem to jest praca nad sobą. I efektem tejże pracy może być większe otwarcie, a więc większe zjednoczenie z Bogiem. I to znowu nie będzie, że my się bardziej podobamy Bogu, jak jesteśmy bardziej fit na końcu tej ascezy. Nie, to bardziej chodzi o to, że my na końcu tej ascezy jesteśmy bardziej zdolni do przyjęcia Boga, który nieustannie nam się chce dawać. Czyli w Bogu się nic nie zmienia na skutek naszego poszczenia. W nas się może zmienić. I to jest zupełnie fundamentalne. Znaczy, Bóg nam się chce dawać, zupełnie niezależnie od tego, co my robimy. Tylko że to, co robimy, może być przeszkodą do jego przyjęcia. Na przykład grzech. Natomiast zadawanie sobie bólu i cierpienia nie upodabnia nas do Chrystusa, bo Jezus sobie sam bólu i cierpienia nie zadawał. No i to jest chyba ważny moment, no dużo w ogóle ważnych rzeczy powiedziałeś, ale taki, który wymaskuje trochę to, co my myślimy, czy robimy, tak? To znaczy, ja tym wysiłkiem, tym trudem, tym znoszeniem cierpienia, ja będę się do Pana Jezusa upodabniać. No nie. To upodabniajmy się poprzez porządne przeżywanie tego, co nam w ogóle życie przynosi. Nie trzeba sobie to dawać.
Mm-hmm. No to dobrze, to teraz chciałabym, żebyśmy te takie ślepe uliczki poszczenia, sposobu poszczenia namierzali, patrząc też na to, jak w tradycji, w historii poszczono. Bo mi się wydaje, że takie kalki średniowieczne i z życia zakonnego na przykład tutaj bardzo się mocno pojawiają w tym, jak ja cię pytam, tak? To znaczy, że są jakieś takie wyobrażenia, jak to się umartwia, już nie mówię o Szymonie Słupniku i innych tego typu jegomościach, ale właśnie, że to dzisiaj mocno wpływa na nasze jednak, może takie nawet z dystansem myślenie o poście. No, ale tu jakby problem polega na tym, że my nie mamy bardzo dobrych informacji historycznych o jakby kształcie tego poszczenia. Znaczy, o zakonach już tak, bo mamy dokładne przepisy postne, nieraz w regułach nawet, ale z kolei wtedy niekoniecznie wiemy, jak się post różnił od codzienności. Mhm. Więc tu nie, trzeba zawsze brać pod uwagę to, że dane, które mamy, to są dane jakby trudne do zinterpretowania. No bo jeżeli my na przykład mamy informację, że w Wielkim Poście, to chyba jedna z reguł powstałych we Włoszech mówi, że w Wielkim Poście zakonnicy, którzy normalnie mają dwa posiłki dziennie, jedzą jeden. Mhm. No to z naszego punktu widzenia to wygląda na no, niezwykle wymagającą sytuację. Ja dopiero jak zamieszkałem we Włoszech i zacząłem funkcjonować wewnątrz tamtejszej kultury, zrozumiałem, że moment. Oni normalnie jedzą dwa posiłki dziennie. W związku z tym na co dzień to ci mnisi się w ogóle nie umartwiali. A w Wielkim Poście, no to rzeczywiście to było uciążliwe, bo wychodzili z rytmu. Jak mieli dużo picia, to nie natomiast, było źle. Natomiast jeżeli oni po prostu byli przyzwyczajeni do tego, że można jeść więcej za jednym zamachem, w związku z tym to nie stanowiło poważnej uciążliwości. Pewną tak, ale nie taką, jak ja sobie wyobrażałem, kiedy pierwszy raz czytałem te teksty z polskiej perspektywy, nie rozumiejąc kontekstu kulturowego. W związku z tym kłopot, który my mamy nieraz jest taki, że nam się wydaje to niezwykle surowe, niezwykle dramatycznie ponapinane to, co oni robili. Ale jeżeli my to położymy na grunt codzienności, to nagle sytuacja się zmienia. Nie? Jak się czyta w księgach pokutnych średniowiecznych o tym, że trzeba pościć o chlebie i wodzie tam, nie? 3 razy w tygodniu. No okej. Okay. Tylko, że ich menu wyglądało nie. Oni w ogóle z rzadka mieli coś innego, tak? No dobra, ale jakbyśmy wzięli jeszcze takie bardziej masakrycznie wyglądające dzisiaj obrazki włosienic i innych narzędzi samookaleczeń, które też mocno łączyły się z pokutą, z umartwieniem za grzechy, ale też z tymi praktykami wielkopostnymi, to co wtedy? No to już wychodzimy poza post rozumiany jako rezygnację, wchodzimy w przestrzeń takiego aktywnego umartwienia, które wiązało się także właśnie z zadawaniem sobie bólu i cierpienia i z taką uważnością na mękę Chrystusa. No i tam była przestrzeń na aberrację właśnie po linii takiej, że dopełniamy braki udręk Chrystusa i czytamy to dosłownie. Mhm. Jest taki fragment Pawła. Ja ze swojej strony dopełniam braki udręk Chrystusa dla dobra jego ciała, którym jest wydanie Kościół. W ogóle, pytanie w ogóle teologiczne, czy męka Chrystusa ma jakiekolwiek braki, tak? Skąd Paweł no ale chodziło o to, nie o brak po stronie owoców, tylko brak po stronie fizycznego przecierpienia. Znaczy, to, jak ja rozumiem Pawła, to tam chodzi o to, że to nie jest tak, że po Jezusie kończy się fizyczne cierpienie. Mhm. On bierze na siebie cierpienie ludzi, ale to nie oznacza, że ono znika, w związku z tym jeszcze jakieś cierpienie trzeba brać na siebie potem. No i to jest to dopełnianie braku udręk Chrystusa. No, tylko że jeżeli się to przeinterpretuje w stronę taką, że ja teraz będę sobie zadawać to cierpienie, żeby je przeżywać, no to mamy otwartą drogę do różnych praktyk, które mogą być na granicy jeszcze rozsądku, albo tą granicę rozsądku przekroczyć. Na kto tą granicę może ustalić, jeżeli żyjemy w różnym świecie, w różnych kulturach i tak dalej. I właśnie, i tu dochodzimy do granicy, w której my mamy lepszą wiedzę o zdrowiu naszym. W związku z tym jesteśmy w stanie dość precyzyjnie wskazać, co jest uciążliwością, którą my możemy jakby sobie zadać bezkarnie. W tym sensie, że nam nie zaszkodzi na zdrowiu. Mhm. Czyli mogę wybrać spanie na mniej wygodnym materacu.
się może okazać, że to w ogóle zdrowotnie jeszcze będzie korzystne, tak, bo pomoże kręgosłupowi, na przykład teoretycznie, tak? I możemy dokonać takiego wyboru. Będzie mi niewygodniej przez tam tydzień, tak? No dobra, i to, to jest sensowne, tak? Żebyśmy wybrali po prostu to, żeby samemu sobie znaleźć coś, co utrudni mi życie. Bo to jest przypominajka wtedy. Mhm. Nie? No bo o co chodzi? Robię to po to, żeby przypomnieć sobie, że Jezus na mnie cierpiał, tak? To jest jak gdyby w tym kluczu? Żeby mi coś więcej przypominało o wdzięczności. Mhm. No bo ja chcę pewien okres przeżyć intensywniej. No ale i chcę mieć wtedy nakierowane myśli na coś, na co normalne nie, one nakierowane nie są z taką intensywnością. No to, żeby to zadziałało, to przyda mi się jakaś przypominajka, coś zewnętrznego. Czyli szukam czegoś, co będzie mnie bolało, będzie dla mnie trudne, nie, złe, to nie wiem, czy jest... Uciążliwe, powiedzmy. Bo niekoniecznie to musi być ból, tak? To może być jakiś rodzaj uciążliwości. No i teraz, jak gdyby najważniejsze jest to, co ja z tym zrobię, tak? Jak ja to przeprocesuję, Dokładnie. Natomiast granicą jest to, co wiemy o ludzkim zdrowiu, to znaczy nie wolno sobie szkodzić na zdrowiu, kropka. W związku z tym odpadają wszelkie rzeczy, które ranią na przykład i tak dalej. Jak to robiono, nie wiem, w wieku 15-16, to często nie było tam wiedzy o tym, że na przykład taka drobna rana związana z noszeniem zbyt mocno zaciśniętego pasa może doprowadzić do zakażenia i poważnych komplikacji zdrowotnych. Tej wiedzy zasadniczo nie było. W związku z tym inna była świadomość, jeżeli chodzi o konsekwencje i tak dalej. Mhm. No ale przede wszystkim była, tak można odczytywać te obrazy, jakaś taka, nie wiem, rozmiłowanie, ulubienie tego, że to jest sposób na bycie bliżej Boga. No ja myślę, że to jest trochę przeeksponowane, to znaczy, że... To, że my to tak dziś odczytujemy, a nie, że tak to wtedy funkcjonowało. Że tak to wydobyły takie nasze kulturowe przedstawienia tych czasów. Bo to powoduje taką karykaturę chrześcijaństwa, tak? To znaczy ja mam wrażenie, że trzeba naprawdę dużo dobrej woli, takiej też wiedzy teologicznej, ale też dobrej woli w tłumaczeniu, żeby ten obraz nie był jakimś kuriozum, jakimś dziwactwem, tylko żeby uratować w tym faktycznie to, że to z miłości do Boga, że nasz Bóg jest takim Bogiem, któremu to się może podobać i więc w ogóle jaki on jest. No, jakbyśmy chcieli przelecieć przez filmy takie, nie? Popkulturowe, które nam niby pokazują jakiś tam rodzaj średniowiecza, czy jakiś tam czasów, nie? Jakie są zabiegi reżyserskie, czy scenopisarskie, żeby uruchomić skojarzenie z ciemnotą? No to musi być, i to jest akurat realistycznie, brudno, i przez te brudne ulice idzie jakaś procesja pokutników i się okłada biczami. Mhm. No to jest ulubiony motyw, tak? No. No dobra, ale naprawdę oni tam codziennie chodzili po tych ulicach, nie? To znaczy to się zdarzało rzeczywiście w Wielkim Poście i tak dalej. Zdarzały się takie sytuacje, ale to nie była codzienność tych czasów. I znowu musimy mieć świadomość, że w momencie, kiedy tam się pojawia nawet zadawanie sobie fizycznego bólu, to jest w kontekście kultury, w której fizyczny ból zadaje się w standardzie. Mhm. Znowu, nie? To jest coś dla nas oczywiście trudne do przeskoczenia dzisiaj, ale jeżeli my mamy tą procesję pokutników, to ona sobie idzie koło pręgierza, który jest publicznym miejscem chłostania ludzi za drobne przewinienia. Czyli dzisiaj jakby państwa złapali bez trójkąta, powiedzmy. To pręgierz. No to dostajecie, nie, no dzisiaj dostajecie nie pręgierz, tylko dostajecie tam mandat w postaci, tak. Gdyby to było wtedy, to panowie policjanci biorą was na ten ryneczek, bo to zwykle był plac jakiś przy rynku, i dwa. Przypinają was i potem sprawiają wam łomot. Odpowiedni do przewinienia, czyli ta taryfa, która dzisiaj jest taryfą pieniężną, wówczas zawierałaby odpowiednią ilość razów. No to proszę zwrócić uwagę, że my mamy większą dzisiaj skłonność do pokutowania przez jałmużnę. No bo płacimy w różnych sytuacjach. No okej, okay, no, ale to jest... Tak, rozumiem. Nastąpiła zmiana kulturowa, mamy inne formy. Dlatego też najprościej nam rozmawiać o poście jako o niejedzeniu, bo jesteśmy gdzieś blisko diety i zdrowego stylu życia, tak, nawet takich oczyszczających i ozdrowieńczych diet. I też łatwo nam rozmawiać o tym, od czego ty zacząłeś, tak, czyli że to jest trening, to jest ćwiczenie, wobec czego wiemy, że trzeba wprowadzić dyscyplinę, reżim,
i systematyczność, żeby coś wypracować, tak, na siłowni. I znowu trzeba pamiętać, że ból fizyczny związany z karami fizycznymi też był inaczej postrzegany. On był postrzegany jako ćwiczenie właśnie. Mhm. Dlatego nazywamy dyscypliną przyrząd do bicia, tak? Mhm. To dla nas jest trudne do przejścia, tak? Ale jeżeli my mamy tą, powiedzmy, procesję pokutników średniowieczną i oni się tam okładają, no to to jest coś, co po pierwsze rano robili w stosunku do swoich dzieci, uważali, że to jest dobre działanie wychowawcze. Trzymać ich w ryzach, mówiąc. Pozytywne jak najbardziej i tak dalej, i tak dalej. A po południu się chłostali, bo uznali, że przegięli w tym porannym chłostaniu i być może zgrzeszyli w stosunku do swoich dzieci, więc... To już na zasadzie kary było, tak? Stosowali wobec siebie pokutę, tak, w postaci autokary. To są kultury bardzo odległe od naszych wrażliwości. I wyszliśmy z tego, wyrośliśmy z tego i super. Natomiast kiedy myślimy o tym, to musimy pamiętać, że być może za 150 lat ktoś, obserwując nasze praktyki pokutne, też się chwyci za głowę. Będzie miał takie... tak. No dobra, ale rozumiem, że ten rdzeń, jakaś taka też intuicja i to takie ciążenie w stronę Pana Boga, obojętnie w jakiej kulturze się poruszamy poszcząc, tak? Czy to właśnie w średniowieczu, który nas tu absorbuje, czy dzisiaj, no to jest to samo, tak? To znaczy, że ma to być z pragnienia zbliżenia do Boga, spragnienia naprawienia zła, które się wyrządziło, tak, ten walor pokutny i ma być to z miłości też do drugiego człowieka, bo ma być to post, który powoduje, że naprawiamy coś w relacjach między sobą. Tak? Że kiwasz głową. Co do syntezy, to pełna zgoda. To teraz bym chciała jakoś to jednak skonkretyzować. Zażegnywałam się na początku, że nie chcę tutaj recepty dla państwa i dla siebie, czy dla księdza Grzegorza Strzyczyka, jak ma pościć, ale jednak tak spróbować popatrzeć, czym się kierować, żeby ten post dobrze skroić dla siebie samego, bo już wiemy, że nie będzie tak, że każdy ma pościć tak samo, prawda? Ale boję się, że takich ślepych uliczek, które możemy zabrnąć, ciągle o tych ślepych uliczkach dzisiaj mówię, jest troszkę, że tak, że można przegiąć gdzieś. No więc podpowiedzmy coś na zasadzie uważajcie, żeby nie przegiąć. No to jest główna podpowiedź, tak? To znaczy uważajcie, żeby nie przegiąć. To znaczy chodzi o to, że praktyka postna ma przypominać o Bogu, a nie o sobie. I to jest jedno z kryteriów takich fajnych, to znaczy, po czym poznać, że się przegina. Jeżeli sama praktyka absorbuje nas na tyle, że koncentrujemy się na niej, a nie na Bogu. Nie? Czyli jeżeli, nie wiem, wracam do tego Michałka postawionego na środku stołu, tak? Jeżeli to chodzenie wokół tego stołu, żeby tego Michałka nie zjeść, jest dla mnie tak wielkim wyrzeczeniem, że ja nie jestem w stanie myśleć o niczym innym, oprócz tego Michałka, to lepiej zmienić formę. Natomiast jeżeli za każdym razem, jak tak moje lubieżne spojrzenie zwróci się ku temu Michałkowi, zapala mi się lampka, o, jak dobrze, że jest Pan Bóg, który stworzył Michałki. No to okej. No to jest istota sprawy, tak? I myślę, że to jest fajne kryterium, to znaczy, czy praktyka mnie zajmuje, czy praktyka mnie odsyła do relacji z Bogiem. No bo jeżeli rzeczywiście ja stawiam sobie tak wielką poprzeczkę, że potem jestem w stanie tylko myśleć o tym, czego mi brakuje. Tak? Czyli, nie wiem, wpakuję się w jakiś taki post, że mam duży niedobór kalorii. Może mi to nie zaszkodzić ze względu na to, że mam, powiedzmy, odłożone dużo, tak? Więc jakoś to przetrwam. Ale nie jestem w stanie się skupić na niczym, na swoich obowiązkach i tak dalej, i tak dalej. No to sorry, ale to nie ma sensu, bo to nie o to chodzi. A jeżeli post mi daje sporą satysfakcję? No bo to jest tak, że porównywaliśmy to do diety czy do fitnessu, to jest jakby naturalna sprawa. Jestem na diecie, no to się cieszę efektami, chodzę na siłownię, gram w coś, uprawiam sport, cieszę się efektami, nawet jeżeli jest ciężko po drodze. A z postem tak samo? No a czemu się nie cieszyć ze zbliżania się do Boga? Ale jeszcze nie mówię o tym takim, wiesz, no, celu głównym, tak? Na razie mówię o tej drodze. No fajnie, nie jadłam już tych słodyczy. No i znowu, nie? To jest teraz, nie? Czy ja się cieszę z własnego sukcesu, czy się cieszę z tego, że się zbliżyłem do Boga? To jednak jest różnica.
Teraz, jeżeli wewnątrz mojego cieszenia się z tego, że się zbliżyłem do Boga, jest też radość z mojego sukcesu, to spoko, to ona jest zdrowa. Natomiast jeżeli ja poprzez radość z sukcesu już nie widzę celu tego głównego, to znaczy zbliżenia się do Boga, no to tu jest kłopot, tak? Bo to przestaje być post, a zaczyna być tylko i wyłącznie fitness jakiegoś rodzaju, który też jest dobry, tak? Natomiast jest jakby na innym poziomie. No bo można to robić jako ćwiczenie estetyczne tylko dla samodoskonalenia. Można. To jest obecne prawie we wszystkich kulturach, to nam służy. To znasz to mnóstwo komentarzy takich pobożnych, w cudzysłowie duże, prawda, że a to, co ty robisz, to tam, nie wiem, ten dieta Dąbrowskiej post Daniela, to wcale nie jest post, tylko ty tutaj sobie robisz detoks. No ale to jest to i to, nie? To znaczy tak naprawdę to jest i to i to. Bo my się nie musimy ani dziwić, ani wstydzić, ani gorszyć tym, że zagospodarowujemy zwyczajne rzeczy, które w nas są. One w nas są, bo Bóg tak nas powołał do istnienia poprzez ewolucję biologiczną, która nas ukształtowała tak, a nie inaczej. Mamy takie, a nie inne mechanizmy. I te mechanizmy są częścią także naszego przeżywania relacji z Bogiem. W związku z tym, jeżeli ten mechanizm ma w sobie zabudowane to, że można się z niego cieszyć, jak to mówimy, zmysłowo albo emocjonalnie, no to fajnie. Jeżeli jeszcze jestem w stanie rzeczywiście ten mechanizm zagospodarować do tego, żeby przeżyć radość na ciut wyższym poziomie ze zjednoczenia z Bogiem, no to jeszcze lepiej. Ja nie muszę prześladować w sobie tej radości niższego rzędu, no bo ona jest częścią tego całego. Ktoś by, słuchając nas uważnie, mógł się przyczepić do tego, że zabrakło albo nie zostało wystarczająco wyeksponowane w tym, jak rozmawiamy, słowo nawrócenie. No bo post niekoniecznie ma się wiązać z nawróceniem. Niekoniecznie? No widzisz, bo ja właśnie tak sobie myślałam, że przede wszystkim mówimy o takim poście nawrócenia, poście przemiany życia. Oczywiście my się skupiamy teraz na technikaliach, tak, ale że istotą jest nawrócenie, niekoniecznie. No ale zaczęliśmy dokładnie od tego, nie? Że może być post nawróceniowy, czyli taki, który ma wspierać moją pracę nad zbliżeniem się do Boga. Tylko, że wiesz, to jest kwestia rozumienia nawrócenia, bo jeżeli my mówimy tak, że nawrócenie to jest odwrócenie się od grzechu, czyli popełniam i teraz chcę przestać popełniać, to jest jedno spojrzenie, ale jest też takie myślenie o nawróceniu, które jest po prostu zmianą myślenia na bardziej Boże. Czyli jakby proces cały czas trwający. Jak my mówimy o tym, że chodzi o to, żeby się bardziej otworzyć na Pana Boga, to dla mnie to jest synonim nawrócenia. Nie? Bo na czym polega nawrócenie? Na tym, że moja głowa się tak otwiera, żeby być bardziej otwarta na przeżywanie relacji i na to, żeby potem moje decyzje były zgodne z tą relacją. No to jest esencja nawrócenia w ogóle. Więc w tym sensie wszystko, co służy otwarciu się na Boga, służy nawróceniu. Bo to jest tylko kwestia różnicy tego, z którego punktu ja się otwieram. Czy ja się otwieram z punktu zatwardziałego grzesznika i wtedy widać wyraźnie, że to jest nawróceniowe. Czy grzesznika codziennego. Czy grzesznika codziennego, nieintensywnego. Tak. Mechanizm pozostanie ten sam. To znaczy cały czas chodzi o większe otwarcie na Boga. Proszę Państwa, żeby nie zostało takie wrażenie, że jedynym wysiłkiem, jaki ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk podejmuje w czasie Wielkiego Postu, to jest krążenie wokół Michałka obojętne. To będzie osobiste pytanie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Gdybyś miał się podzielić takimi doświadczeniami wielkopostnymi, no ten post za krótko trwa, żeby z tego roku, ale życiowymi, które naprawdę okazały się, no to poszczenie okazało się jakoś przemieniające, życiodajne, dobre, to co to było? Ja myślę, że najbardziej przeżyłem tak świadomie ten post pandemii. Takie było, bo to było dojmujące, bo trzeba było mnóstwo rzeczy jakby poustawiać sobie od nowa. I tam dojmujące było to, że gdzieś wokół nagle się znalazło wiele lęku, cierpienia i trzeba się było w tym odnaleźć. Jakoś też taką posługą odwagi, bo miałem wrażenie, że moja rola w parafii to jest w tym momencie posługa odwagi też jakaś. I to był taki czas rzeczywiście intensywnie przeżyty pod tytułem ojej, to jest jakiś szczególny okres. To miałem takie mocne poczucie.
Natomiast jeżeli chodzi o takie przeżywanie postne postu, ja mam taką praktykę, że bardzo często poszczę intensywnie w czasie głoszonych rekolekcji. I to się czasem pokrywa z postem i stąd się to wzięło w ogóle, ale czasem też się nie pokrywa, więc niekoniecznie mi się kojarzy postność z Wielkim Postem jako okresem liturgicznym. No. No. Ale poszczę to znaczy co? Nie jem, tak? Tak, ja jestem klasykiem, to znaczy jak nie zawsze tak robię, bo to zależy trochę od mojego stanu w danym momencie, w sensie stanu zdrowia i wagi i tak dalej, ale bywały rekolekcje sześciodniowe, kiedy po prostu nie jadłem nic przez sześć dni. Nie jak muzułmanie, że po zachodzie słońca już coś nie, nic, jest. Nic, nic, nic. Nie, po zakończeniu rekolekcji dopiero. Ale mówiłeś to z sensem mimo wszystko? Wiesz co, ja mam wrażenie, że ja mówię wtedy bardziej z sensem, bo organizm jest postawiony w stan szuka jedzenia. I on jest zmysłowo pobudzony właśnie. Ja zauważyłem zresztą to u siebie, że to tak działa i dlatego też się katuję tą praktyką, jak tylko mogę dalej. Bo ona wpływa też na jakość, mam wrażenie, mojego głuszenia potem. No dobrze, no to nie będę nikogo zachęcać, żeby tak jak ty, bo powiedziałam, że tutaj nie ma recept ani zachęt, ani naśladownictwa, ale ciekawie było posłuchać. Proszę państwa, cieszymy się, że rozpoczynamy ten Wielki Post razem. Bo to prawidłowa postawa, prawda? Cieszyć się na Wielki Post. Amen. Ja dostałam w środę popielcową fajne życzenia, dobrego postu ci życzę i przyznam, że mnie to ujęło, bo pomyślałam, że to jest chyba właśnie to, tak? To znaczy, że wchodzimy w czas, który ma być dobry. Ma być dobrym czasem, tak. A tak nabijając się z Michałka, ja bardzo zachęcam do ćwiczenia Michałka, to znaczy warto właśnie coś takiego, co... Swojego Michałka co bardzo lubimy, tak? I tak sobie postawić i zobaczyć, co się będzie działo. To tak i poobserwować się, jak się tak człowiek chodzi dookoła i ten. No to ciężko mają ci, co mają dzieci, nie? No bo zawsze może nastąpić wrogie przejęcie i tu po całej zabawie, ale dużo się można dowiedzieć osoby. Tak. Do tego poznawczego waloru Wielkiego Postu również życzymy. Bardzo serdecznie dziękuję ksiądz dr Grzegorz Strzelczyk, Dominika Szczawińska, do usłyszenia. Dziękuję również i dobrego postu. Podcast Gościa Niedzielnego. Zaprasza Dominika Szczawińska.